Państwa, w programie Gość Życia Teresa Urbanowska zaprasza. Dziś gościmy młodych mieszkańców Marek, pana Łukasza Krzemińskiego, jednego ze współorganizatorów Mareckiego Ekotygodnia oraz panią Magdalenę Burlikowską, wolontariuszkę, która dołączyła dobrowolnie do całej akcji. Witam Państwa. Witamy bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Zacznę może od pana Łukasza, bo pan Łukasz to jest taka trochę zadziorna natura, troszkę go wszędzie pełno i próbuje znaleźć to swoje miejsce na ziemi. Widzieliśmy pana już w różnych akcjach. No i teraz Marecki Ekotydzień. Czy to będzie taka już pana bardziej stała forma działalności, ekologia? Czy za chwilę znowu zmieni pan swoje zainteresowanie? Odnośnie tak jeszcze miejsca na ziemi mojego, to nim są marki i ja tego będę się zawsze trzymał. Jak wynajmowałem na Mokotowie, to czułem się jak imigrant, uchodźca, także ja bardzo się cieszę, że mogę żyć z tak wspaniałymi ludźmi, którzy mieszkają w markach. Poznałem również podczas tej akcji Ekotygodnia wiele wspaniałych ludzi, młodych, starszych, w różnym wieku. Myślę, że jest to o tyle temat ważny i istotny, że chciałbym go kontynuować. Nie chciałbym, żeby to się zakończyło na jednej akcji. Chciałbym, żeby to było już tak cyklicznie trwałe, wpisane w cykl tych miejskich wydarzeń, które odbywają się w markach. By następnym razem już to było organizowane nie tak oddolnie, i że mieszkańcy się zmawiają, próbują, walczą, piszą do urzędu, tylko żeby to właśnie może ta inicjatywa wyszła z urzędu, tak? Warto wspomnieć, że jedne z tych terenów, które były przez nas sprzątane, to były też poniekąd tereny miejskie, tak? Rowy melioracyjne, za które jest odpowiedzialne miasto. Także fajnie by było, gdyby to rzeczywiście miasto też spróbowało. Panie Łukaszu, fajnie jest, jak miasto wspiera mieszkańców w tych oddolnych działaniach i ja bym tak nie życzyła wam, żeby to była akcja tylko miejska, ponieważ wszyscy żyjemy na tej ziemi, urzędników jest niezbyt wielu, a mieszkańców jest więcej, więc niech te akcje jednak będą sobie takie oddolne, niech przynoszą pożytek nam wszystkim i radość wspólnego spotkania się i wspólnej pracy i namawiania innych do tego, żebyśmy nie musieli po nikim sprzątać, tak? To prawda. Pani Magdo, o ile z panem Łukaszem już mamy jako redakcja kontakt od pewnego czasu, o tyle pani jest dla nas taką zupełnie nową osobą. Czy mogłaby pani kilka słów o sobie powiedzieć? Dlaczego ta akcja panią wciągnęła? Skąd pani tam się wzięła? Jak pani widzi swój dalszy udział w tego typu działaniach? Zacznę od tego, że mój udział w akcji Ekotydzień Marecki i w sprzątaniu wziął się z takiej bardzo mocno wewnętrznej niezgody na to, co się dzieje wokół mnie w najbliższej okolicy. Jako że ja mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Słupeckiej, jestem częstym gościem tam w lasach, uprawiając różnego rodzaju aktywności sportowe, no to widzę, co tam się dzieje, szczególnie na obrzeżach lasów, gdzie jest naprawdę wysypisko śmieci i no nie ma mojej zgody na to, żeby to tak wyglądało, tym bardziej, że jest to nasze wspólne i zamiast oglądać hałdy śmieci, powinniśmy czerpać radość z obcowania z przyrodą. No i tak zaczęłam sama z moimi dziećmi, jeden worek, dwa worki, później się zrobiło sześć, zaczęłam wrzucać posty na Facebooka właśnie dotyczące takich moich wypadów samotnych do lasu. Okazało się za chwilę, że jest właśnie Ekotydzień Marecki, że jest fanpage Czyste Marki. Dzięki tej akcji poznałam właśnie Łukasza i też inne osoby, które są już od lat zaangażowane w sprzątanie marek. I tutaj się z panią zgodzę, pani redaktor, że takie oddolne akcje są bardzo potrzebne, bo one mają takie działanie jeszcze dodatkowo scalające, a my poprzez nasze działania, naszą postawę, no jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej na płaszczyźnie zachęcenia dodatkowych osób do brania udziału w tego typu wydarzeniach niż urzędnicy. I tutaj jakby z całym do nich szacunkiem. Wydaje mi się, że dawanie przykładu nie od wielkiego dzwonu, nie raz na jakiś czas, tylko regularnie. Pokazywanie, że to nie jest słomiany zapał, tylko że to jest jakaś postawa, właśnie jakaś forma niezgody,
No jest też dla ludzi przykładem i ja sobie tak myślę, że nawet ci, którzy mają bardziej sceptyczny stosunek do tego typu akcji, to gdzieś w którymś momencie jednak stwierdzą, że może to jednak ma sens, może warto, no i dołączą do nas, no i jakby tutaj o to chodzi. No jeszcze przydałaby się taka akcja, która by przekonała tych, którzy zostawiają swoje śmieci po lasach, nad rzekami i w innych miejscach zielonych, w parkach, żeby tego nie robili. Może warto też w ten sposób zacząć myśleć, że sprzątamy, owszem, ale też spróbujmy wymyśleć coś takiego, żeby było coraz więcej osób, które jednak wychodząc z tych terenów zieleni nie zostawiały tych niespodzianek dla tych, którzy przyjdą po nich, prawda? Tu pełna zgoda. Pani Magdo, też w takiej wcześniejszej naszej krótkiej rozmowie przed wejściem na wizję pan Łukasz powiedział, że zachęciła pani również innych mieszkańców. Trudno było? Nie, no jako mama dwójki dzieci, no to dzieci nawet nie musiałam jakoś specjalnie zachęcać. Zaprosiłam swoją koleżankę i tutaj jest bardzo ciekawa historia, bo to jest rodzina pochodząca z Gruzji, tutaj u nas w Markach mieszkająca stosunkowo niedługo, natomiast ona w poczuciu takiej solidarności i jakby też znając wagę problemu, bo nie jesteśmy jako Polska czy jako Marki już w takiej płaszczyźnie lokalnej odosobnieni z tym problemem, bardzo chętnie wzięła w tym udział właśnie ze swoimi dziećmi. Jeszcze jeden mój znajomy się do nas dołączył, ale to naprawdę garsteczka w porównaniu z tym, ile osób udało się zgromadzić, zachęcić Agacie, która tutaj no, wykonała ogromną robotę i o której zaraz mam Mówimy nadzieję Łukasz powie. Agacie, tak? Agata Isasikura. Osoba, która od 2 lat regularnie organizuje podobne akcje i naprawdę wielki szacunek, bo robi fantastyczną robotę, więc ona na całej akcji z tego co wiem, natomiast no, ja nie jestem dobrym źródłem informacji, tutaj może najlepiej Łukasz by się wypowiedział jako współorganizator, bo ja jak powiedziałam, ja jestem wolnym elektronem, który się dołączył i czerpię z tego satysfakcję. No ale i tyle, tak? No i... Ja myślę, że oboje Państwo jesteście wolnymi elektronami, czyli wolontariuszami, bo Pan Łukasz z tego, co się domyślam, również robi to w ramach takiej swojej pracy społecznej. Panie Łukaszu, jest Pan zadowolony z wyniku tej akcji? Powiem Pani, że najbardziej cieszy fakt, kiedy przechodząc pomiędzy na przykład łącznikiem Stawowa Jasińskiego, gdy już tych śmieci, tego gruzu, tego wszystkiego było już zdecydowanie mniej, to bardzo miło było usłyszeć słowa kobiety, starszej pani, która przechodziła obok i powiedziała, że jak to czysto. I to był taki fajny motor napędowy, który rzeczywiście napędzał mnie, żebym jeszcze więcej zaczął się schylać, żebym jeszcze większe zaczął kalibru brać te gabaryty śmieci i żeby rzeczywiście działać i żeby nie przestawać. Jeszcze tak jakbym mógł wspomnieć o Agacie, to rzeczywiście odezwała się do mnie właśnie Agata na Facebooku, odezwała się z najpierw ona dowiedziała się o akcji, bo właśnie w ramach też i tych czystych marek, w ramach tego polepszenia, tak, stanu rzeczy, który ma miejsce. Spróbowałem wraz również z moimi znajomymi, na początku u mnie samemu się pojawił ten pomysł i Łukasza Romanowskiego na temat śmietników, tak, brakuje tego. Też i poniekąd jest to powód, dla którego śmieci lądują na tych terenach zielonych, że w Markach po prostu brakuje śmietników. Pan Arek Werelich rok temu, znaczy w ostatniej edycji budżetu obywatelskiego składał taki wniosek właśnie o śmietniki, był to jeden z wygranych wniosków, w Markach stanęło trochę dodatkowych śmietników, natomiast to jest wciąż za mało i tak jak zadziałałem w ten sposób, że na internetowej grupie Marki Publiczne Forum rzuciłem takie pytanie właśnie w ramach fanpage'u Czyste Marki, że gdybyś miał do wyboru, żeby stanął gdzieś śmietnik, to gdzie by to było, prosiłem o uzasadnienie odpowiedzi.
Tych wszystkich odpowiedzi, które udało się zebrać, było około 60 miejsc wskazanych przez mieszkańców i razem z radnymi ze wspólnoty samorządowej udało się usiąść do tego projektu, go dokończyć, formalnie dopiąć. Również i też ciocia mi pomagała, ciocia Kasia, bardzo pozdrawiam, dzięki za pomoc i udało się stworzyć taki wniosek na 101 śmietników. Łączą nas marki i czyste ulice, 101 śmietników dla marek. Jak się okazało właśnie podczas tej edycji również pan Arkadiusz Werelik składał wniosek do budżetu obywatelskiego. Z uwagi na to, że były te nasze wnioski podobnej materii, poproszono nas, żebyśmy zdecydowali, czy łączymy te wnioski, czy na przykład idziemy oddzielnie. No i zdecydowaliśmy się na to, żeby połączyć nasze wnioski, połączyć pomysły, spróbować wyciągnąć to, co jest najlepsze w naszym pomyśle oraz w pomyśle Arka, złączyć to. Mamy czas do 5 maja na odpowiedź, ale już ta odpowiedź jest coraz bardziej klarowna. Już mamy szkic nowego projektu i w tym kierunku idziemy. Agata do mnie się odezwała właśnie w momencie, kiedy usłyszała o akcji, że chce te śmietniki zrobić, zorganizować dla marek. No i tak zaczęło się nasze pisanie i potem rzeczywiście, jak się dowiedziałem, że ona już od 2 lat działa w markach, od 2 lat sama na własną rękę robi te śmieci, to stwierdziłem, że ja muszę wykorzystać swoje zasięgi, które ja mam i muszę po prostu to zrobić. I Łukasz Romanowski, z którym również od 1,5 roku na ten temat rozmawiałem. Chcieliśmy już taką akcję sprzątania świata przeprowadzić ponad 1,5 roku temu. Zastanawialiśmy się, jak to zrobić, czy pod szyldem jakiejś organizacji, czy nie. Ta zima, która była w tym roku, rzeczywiście nas przetrzymała dość długo. Gdyby nie zima, muszę przyznać, byśmy zaczęli wcześniej. Ale jeszcze właśnie te śniegi marcowe, tak, to nas wstrzymywało. I ten Dzień Ziemi był takim motywem przewodnim, że rzeczywiście tego 22 kwietnia był ten Dzień Ziemi i na początku tak myśleliśmy, tak jak to zrobić. I pomysł poszedł taki, że nie jeden dzień, to musi być tydzień. To musi być tydzień poświęcony na sprzątanie, tydzień ciężkiej pracy. Nawet brałem wolne 2 dni w pracy w tygodniu, żeby móc posprzątać trochę marek. Miałem taką sytuację, pojechałem do zakładu usług komunalnych, padłem tam na zakład z rana, wtedy, kiedy miałem wolne i powiedziałem, panowie, jadę tam na ten łącznik miejski Stawowa Jasińskiego, jadę tam sprzątać, czy macie może jakieś rękawiczki? No i pan, pracownik zakładu usług komunalnych, powiedział, że bardzo dobrą pan robotę robi, że oni widzieli te wszystkie worki, które wystawiłem na taką przystawowej, tak zwaną galerię śmieci nowoczesnych i pan pracownik zakładu usług komunalnych wyjął swoje własne rękawiczki z kieszeni, dał mi je i powiedział, bardzo dobrą pan robotę robi. I to było również kolejny taki fajny sygnał pozytywny, który skłonił mnie do tego, żeby jeszcze bardziej to nagłaśniać, jeszcze bardziej podkręcać, pompować. Powiedzcie państwo, jesteście mieszkańcami marek od zawsze, czy przyszliście do marek z innych miejsc w Polsce? Ja jestem warszawianką. Wychowałam się w Warszawie, w Markach mieszkam no już od jakiegoś czasu, tak, bo to już się trochę tych lat uzbierało. Natomiast tak wrosłam w te marki i powiem szczerze, że tutaj chyba znalazłam takie swoje miejsce na ziemi, no i chciałabym, żeby to moje miejsce na ziemi prezentowało się możliwie jak najlepiej, jak najczyściej, jak najfajniej, więc stąd też moje zaangażowanie w Ekotydzień i w akcję sprzątającą. No i mam nadzieję, że to dopiero początek, tak? Że dopiero jakby tutaj zaczynamy, startujemy. O, pan Łukasz od urodzenia w Markach. Mama jest z Marek, dziadek z Marek, mam tu rodzinę. Czyli mamy taki sojusz nowych z takimi stałymi mieszkańcami. To jest bardzo fajne. Mili państwo, jak przewidujecie dalej tą swoją akcję? Ekotydzień był, skończył się i co dalej? Będzie coś dalej? Jeśli mógłbym. Będzie. No nie ma opcji, żeby nie było. A co będzie? Nie ma opcji. Wie pani co? Tak, przede wszystkim to też jest, myślę, wartym uwagi wspomnienie, że jednym z tych głównych haseł, motywów przewodnich całego przedsięwzięcia, całego wydarzenia było zdanie nie sieć ciągle w sieci, podnieść trochę śmieci. Jest to, myślę, aktualne, bardzo na czasie, ponieważ no, wiadomo, jest pandemia, wiele firm, różne usługi przeniosły się do internetu, tak samo zdalne nauczanie.
też i dzieci poniekąd młodsze często mają problem z czymś, co się nazywa FOMO, tak? Czyli uzależnieniem od powiadomień, od otrzymywanych, od kontaktu z tym wirtualnym światem. Ja chciałem wyjść temu naprzeciw, właśnie po to zostało to hasło wymyślone. Nie siedź ciągle w sieci, podnieś trochę śmieci. Tych śmieci starczy dla każdego i każdy, gdyby, mówię, nas jest 35 tysięcy prawie w markach, każdy by się choć raz schylił po takiego jednego śmietka, to i tak tego jeszcze zostanie, i tak tego jeszcze będzie. I tych śmieci, które są, to nie są tylko te, które widzimy. Te śmieci są często zakopywane w ziemi i one są zakopywane w takich miejscach, w których w życiu bym nie pomyślał, ja podnoszę butelkę, jedną, drugą, podnoszę torebkę, a tam jeszcze jedna torebka, próbuję ją wyciągnąć, a to jest worek zakopany, co się okazuje, co jest w tym worku, albo popiół zakopany, albo śmieci z domu jakieś gospodarcze, a nawet, co już dla mnie jest w ogóle szczytem, w ogóle chamstwa jakiegoś, nie wiem czego, nie umiem tego nazwać, zakopane, zużyte pampersy i cała torba, wielka siata. No ja akurat nie miałem tego szczęścia, tylko to niestety trafiło na kolegę Łukasza, że on na to natrafił. Natomiast mi się często trafiały zakopane w sieci, w śmieci z domu normalne. Widać było, że to jakieś po sokach, po powiedzmy obierki i po ziemniakach tymi było. I czy pudełko po mleku, masło, no wszystko. Jesteście Państwo stosunkowo młodymi osobami, ale tak kilkanaście lat temu mówiło się, że jak będzie opłata za śmieci, to wtedy skończą się śmieci w lasach. Nie jest to prawda. Opłaty są, śmieci jest chyba nawet więcej niż było. Więc może warto też zacząć myśleć o tej akcji takiej propagującej nieśmiecenie. Nie tylko sprzątanie, ale też nieśmiecenie, ale to myślę, że jeszcze długa droga przed nami. O kim jeszcze chcielibyście Państwo opowiedzieć króciutko w związku z naszą akcją? Ja jeżeli mogłabym, to odniosę się do tego, co Łukasz przed chwilą powiedział o tym, że śmieci starczy dla wszystkich. No pełna zgoda, natomiast z drugiej strony taki trochę czarny scenariusz. No ja jednak liczę na to, że prędzej czy później uda nam się to wszystko ogarnąć, żeby to wyglądało tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. A to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli taka akcja nieśmiecenia, ja myślę, że mówiąc i wspominając tutaj o dzieciach, czyli o tym naszym młodszym pokoleniu, w momencie, kiedy ono, dziecko, tak jak moja córka lat 12, syn lat 10, przyciągnął właśnie podczas sprzątania zwałki, taka sytuacja miała miejsce naszej tutaj mareckiej zwałki, że właśnie znaleźli gdzieś tam w krzakach kawałek błotnika samochodowego i przyciągnęli ten błotnik na miejsce zbiórki śmieci. I ja myślę, że takie doświadczenie daje dużo więcej niż jakiekolwiek teoretyzowanie w szkole na temat kolorów pojemników do segregacji śmieci. Jeżeli dziecko idąc do lasu widzi, co tam się dzieje, a później uczestniczy w sprzątaniu tego, jest naprawdę bardzo duża szansa, że to się gdzieś tam w ten kod DNA wbije, że takie rzeczy po prostu się tego nie robi, bo to... No ja nawet nie wiem, jak to nazwać. Nie mam na to słów, to znaczy mam, ale one są ogólnie uważane za obraźliwe, więc zachowam je dla siebie. Co myślę na temat ludzi, którzy w ten sposób postępują? Ja myślę, że wiecie już Państwo, że macie w nas sprzymierzeńców. Dziękujemy. Jako redakcję. W różnych gminach też podobne akcje się odbywają. Znam temperament i potencjał pana Arka, waszego radnego powiatowego. Werelicha. Pana Arkadiusza Werelicha. Może udałoby się wspólnie zrobić takie spotkanie, sprzątanie tych grup z różnych gmin i może wtedy byłyby te akcje głośniejsze jeszcze niż w tej chwili, a może udałoby się wspólnie z panem Markiem taki powiatowy program edukacji ekologicznej poprzez wspólne porządki zorganizować. Nie wiem, może warto zacząć o tym rozmawiać i myśleć, tak? Jeśli... Nie posprzątajcie Państwo za wszystkich mieszkańców marek. Niestety tych, którzy śmiecą, jest więcej ciągle. No to prawda, jest takich osób rzeczywiście dużo i to skala tych śmieci, to po prostu ona przeraża i
To nie było w tym roku wrzucone, to nie było 2 lata temu wrzucone, to było przez dziesiątki lat wyrzucane i to w różnych miejscach, w różnych terenach. Jeśli jeszcze mógłbym króciutko tak odnośnie tych dwóch pytań, o kim warto by było powiedzieć? Myślę, że warto, chciałbym rzeczywiście pozdrowić w tym momencie rodzinkę Sowińskiego, która w niedzielę, dzień po tym, jak zaczęliśmy właśnie sprzątać, deszcz padał, ulewy, był i chłód i wszystkie 4 pory roku, jak u Vivaldiego, to wtedy rzeczywiście musiało to do nich jakoś dotrzeć. Następnego dnia właśnie też w tych okolicach rodzinka, tata, mama, pan Tomek, bodajże pani Agnieszka, z tego co pamiętam, tam były dziewczynki jeszcze i młody Stasio. I młody Stasio tam biegał właśnie pomiędzy tym Stawową a Sowińskiego i w górce, na takiej górce opony 4, przykryte krzakami, rzucone normalnie w lesie 4 opony. No i właśnie chciałbym podziękować za to młodemu Stasiowi, że rzeczywiście te opony dostrzegł. Jeśli tak jeszcze do tego poprzedniego pytania, to mamy już taki też i plan, jakąś koncepcję, żeby to rzeczywiście nie zamknęło się na tym tylko jednym wydarzeniu. Myślimy o powołaniu organizacji właśnie w ramach Stowarzyszenia Zwykłego, właśnie też o nazwie Czyste Marki i nie tylko. I właśnie tym nie tylko otwieramy sobie, chcemy mieć tą otwartą furtkę na te wyskoki gdzieś obok, tak, czy powiedzmy na Zielonkę, jak jest za Kruczkiem, tereny też tam sprzątałem za pomnikiem pomordowanych, czy powiedzmy rezerwat Chorowe Bagno, tak, czyli też i część Kobyłki, czy nawet i szerzej patrząc, tak, tych śmieci naprawdę jest dużo, a nasz powiat wołomiński, nasza okolica, to są przepiękne tereny, które myślę, że warto, żeby każdy dostrzegł te ich walory i docenił to piękno natury, która jest dookoła nas, bo przecież to jest jedno z piękniejszych rzeczy, jakie możemy dostrzec i powinniśmy to szanować. To jest jedyne, co mamy. Jak rok temu, w marcu, już pani Tereso, rok temu w marcu, pamiętam, było zagrożenie pożarami w lasach. Teraz o tyle mieliśmy lepiej, bo w tym roku była ta zima, tak troszkę dłużej trzymało, te gleby były takie troszkę bardziej mokre i myślę, że to też jest właśnie taki, myślę, że znak. No, powinniśmy rzeczywiście szanować tą glebę, powinniśmy okolice, tak, tereny zielone, powinniśmy o to dbać. To jest wszystko nasze. Powinniśmy czuć tą odpowiedzialność za to. Tak jak czujemy odpowiedzialność za swoje podwórka, mieszkania, domy, tak samo powinniśmy czuć odpowiedzialność za tereny zielone, bo Matka Natura jest w ogromnej potrzebie. Ona nas potrzebuje. Potrzebuje, żebyśmy jej pomogli. Piękne hasła, szczytne. Mam nadzieję, że zostaną z panem na dłużej, że będzie to taka akcja, która tą pana aktywność w jakiś sposób zaspokoi. Oczywiście niech pan nie rezygnuje z innych, ale mówię, niech to zostanie z panem jak najdłużej. Dziękuję państwu za dzisiejszą rozmowę, a państwu, naszym widzom, przypomnę, że dziś gościliśmy mieszkańców Marek, pana Łukasza Krzemińskiego, jednego z organizatorów Mareckiego Ekotygodnia oraz panią Magdalenę Burlikowską, wolontariuszkę, która dołączyła do tej akcji. Oboje państwo są bardzo zadowoleni, a my się cieszymy, że wam się akcja udała. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Również dziękuję. Kłaniam się nisko.